Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Kuba i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. A dziś zajmujemy się wymianą olei filtrów w zatorze. Już mam odkręcone, bańka przygotowana, tylko aby spuścić teraz, widzicie, żeby się tylko teraz nie polać, to będzie git, tylko czekajcie, o, te dłużki ściągniemy, bo ona była tutaj niepotrzebna. Klucz też by pasowało ściągnąć. Czekajcie, trzeba stuknąć. No i tak, filtry oleje, jak zwykle u nas zmieniane na wiosnę. Raz na rok wystarczy, bo mu to godzin i tak nie przewalę, tyle ile tam trzeba było zrobić. No dobra. Oby się za bardzo nie oblać i będzie gitarny. Dobra, leci. Niech sobie leci. Gdzie to położymy? Położymy to na razie tutaj. Ciągnik oczywiście wcześniej był odpalony, akurat w tym momencie, kiedy ja pojechałem po filtry, to olej, to w tym samym czasie ciągnik sobie pracował, żeby, wiadomo, olej się rozgrzał, żeby to nam ładnie nie spłynęło. Do zetora wchodzi dyszka oleju, lejemy olej Rumola, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywało. Troszkę dzisiaj wieje. Muszę ręce zamoczyć, ale wieje dzisiaj tylko, że gorąco nawet. Nie ma żadnej szmaty tutaj. Teraz sobie pójdę po szmatę. Niech sobie to leci jeszcze. Tak, wymieniamy ten filtr. Tu mamy, jak widzicie, może widzicie, tu mamy paliwowy. W sumie to nie wiem jak się go, ale chyba się go od końca oddało i się po prostu ściąga ten, bo tam jest tylko wkład. I tutaj za turem mamy filterek taki przepływowy, do który jeszcze do pompki paliwo dochodzi. I to tyle z wymian. Kabinowych nie wymieniam. Powietrza wymienię, ani tu raczej. Czekajcie, tu sobie wąski otworzymy. Opa. Hops. Idziemy do garażu. Do garażu idziemy po szmatę i po klucz do odkręcenia filtra. Pieje strasznie. Zaraz wam wszystko pokażę, co tu kupiłem. Tylko najpierw wytrasę ręce. To sobie, niech sobie leci ładnie. Niech dobrze spłynie. Tak, filtr olejowy. O, macie filtr olejowy. Nie wiem, czy to dobrze widać jest, ale zaraz zobaczymy. Wszystko oryginalne, oczywiście zatorowskie. Nie zakładamy żadnych tam głosów, bo tutaj to słabo chodzi. Macie wkład. Czekajcie, jak to się otwiera. Tu jest wkład paliwa. O, taki wkład zakładamy, też oryginał zetor. Zobaczcie, się powiem, że się nie ukrócił. Żeby się nie kłopotał.
sobie leci, to my w tym czasie byśmy mogli zmienić... O kurde, kamerę przyjebałem. Byśmy mogli sobie w tym czasie zmienić... Co byśmy sobie mogli zmienić? Filtr. Filterek tego oleju, nie oleju, tylko paliwa. Śrubokręcik by się przydał. Na przykład. Słabe to dojście mamy. Jakby tego tura podniósł do góry, to mi chyba to raczej nic nie da. Ewentualnie mi tylko jeszcze zaszkodzi. Więc zrobimy to inaczej. Zrobimy to. Zrobimy to na tryczce. A po tryczkę pobiegnę sobie. Wtedy jemną olej. A żeby uniknąć takiej sytuacji jeszcze raz i żeby potem w trakcie sezonu nie biegać, nie latać po sklepach, nie zakuwać węży, to żeby nie zakuwać węży, to naprawię sobie to od razu. Ósemka, dobra. To naprawię sobie to od razu. Byłem przygotowany. O Jezu, Jezu, Jezu. Idzie. Dobra. Elegancko pójdzie rękawicznie. O, pójdzie. Też pewnie olej poleci trochę, czy nie? Filtrze zawsze. Czekajcie, to szmatę sobie podłożymy, bo... Gdzie to szmatę? Po co mam lecieć na ręce? No to tak, mamy wiosnę, mamy dzisiaj łoje, który dzisiaj razem pęk, który dzisiaj mamy. 4 marca mamy dzisiaj, jest godzina jakaś tam 11.30 chyba, teraz dobrze spojrzałem. 11.30 Pełno oleju w filtrze. Kocham taką robotę. Ręce pierdolone trochę. Potem trzeba pastę mić. Ale dzisiaj już jak zacząłem w olejach się grzebać, to ten rozsiewacz rozkręca, żeby było, jak powinno być. Raz, dwa, trzy. Niestety rabatura nam przeszkadza troszkę. Niestety. Trzeba tam się dostać do tej drugiej śrubki. Chuj wie jak ona idzie, jeszcze idzie z drugiej strony. Ja pierdolę.
się odkręciło, to już się może jakoś zdejmie i włoży. Odkręciło się jeszcze. Jeszcze trochę. Ty kurwo jebana. Dobra. Zejdzie już chyba. Zdejmiemy sobie dół. O ty kurwa. Czekajcie, najpierw zabiorę to. Filtr. Filtr zdejmujemy. Opa. Nie będziesz leciała? Będziesz grzeczna? Będziesz grzeczna, mam nadzieję. Prrrr, myszka! Chciałem go rozebrać i pokazać wam, czy on jest, jaki jest brudny w sumie po roku jeżdżenia. Nie wiem, czy go rozbiorę, bo on jest chyba nierozbieralny. Niektóre były te, właśnie te nieoryginalne. Dało się go tutaj rozebrać. I on był wtedy... Widać było, co tam w nim się znajduje. Znaczy, w nim, w naszym paliwie. No i dobra. Po założeniu tamtego filtru olejowego, wyjąłem sobie filtr paliwowy. Tu mamy nowy. Ciach, bajera. Tu mamy nowy. O! Elegancki, zobaczcie. Jaka jest różnica. No są chyba z dwóch stron takie same. No, z dwóch stron są takie same, dlatego też nie przeszkadza, jak on będzie sobie tutaj stał. Tu trzeba go włożyć ładnie. I trzeba trochę chyba paliwa będzie naleźć do niego. Opsa, opsa. Będziesz tutaj, czy nie? Starego pudełka, bo jest mi niepotrzebny, zaraz go wróciłem do kosza, oczywiście. Muszę z tamtym razem. Nie, tu trzeba troszkę nalać tego i będzie paliwo. Dobra, nalałem sobie paliwo do filtra, a żeby potem nie musiał dużo tego, to już będzie miał na start. Teraz tak, generalnie to tak, zakładamy go tutaj. Dojście jest w nim od chuja tutaj, powiem wam. Czekajcie, bo tutaj się uszczelka się ten... O! Dojście jest od skurwysyna. Nie żeby coś. Ale to już bez kamery, bo ten, bo będę zobaczyć, co tu mówią, bo będzie trzeba lać tutaj i lać, wiecie o co chodzi. Wydmucham sobie zaraz filtr powietrza jeszcze dodatkowo. Czekajcie, to paliwo z tym zabiorę. To tyle z ciągnika, chyba że jeszcze wam pokażę, jak się filtr wyciąga. Nie wiem, czy to będzie widać w ogóle, bo tutaj jest też dojście na pierwsza masakra. Wiecie, wejdziemy z góry. Tu jest jeszcze jeden zatrzask. Teraz trzeba to wyciągnąć. Kółeczek. No to trzeba regularnie czyścić zawsze. To jest... No, szybko strasznie się brudzi. O, widzicie. W sumie na ten... Na wiosnę, to znaczy jeszcze na wiosnę nic nie robiliśmy, czy nikim, tylko zimą ten. O, to jest taki czysty.
jest dosyć, trzeba go tylko trochę przedmuchać, bo wiadomo, no się jeździło trochę ze zbożem, trochę z tym, trochę z tamtym. No i co? Jeszcze może coś z naprawy rozsiewacza, a tak to co? Trochę powiadałem, trochę powymieniałem, trochę się podnerwowałem, krótki, myślę, że wyjdzie, nie taki krótki, ale dosyć krótki vlog, chyba że złączę to razem z rozsiewaczem. I co, dziękuję za oglądanie i na razie, cześć, pa!